Okej okay, moi drodzy, jak w polskim kinie nie było filmów bokserskich, tak teraz nagle dwa razy w ciągu miesiąca wyciągam moje rękawice. Bo jak wiecie lub nie wiecie, zdarzało mi się boksować, i dla fanu czasem pracuję sobie sam na worku. No wiecie, takie moje kardio walka z własnymi demonami. Piszecie mi komentarz, że jestem dybilem, a ja potem. A tak zupełnie serio. Dopiero co wyszedł bokser, a teraz mamy wreszcie kuleja w kinach. Polecam sprawić oba filmy. Myślę, że to jest fajny moment, a taki mini maraton. Chciałem być w domu, ale no nie, jeden w domu, drugi w kinie. Hej. Kulej. Dwie strony medalu. To film Sawerego Żuławskiego, który opowiada nam historię tytułowego Kuleja granego przez Tomasza Włosoka, polskiego prawdziwego medalisty z Igrzysk Olimpijskich w latach 60. I no właśnie, mamy biopic po polsku, w którym nie do końca chodzi o boks, zresztą tak samo jak w bokserze e, mitia Okorna. Wiadomo, te wszystkie filmy są <grym> o bokserach, ale chodzi o coś więcej o relacje tego człowieka z państwem. No bo oczywiście lata 60. i dla sportowca, który gdzieś wyjeżdża, no to władza hucha na szyję od razu. Oczywiście chodzi o miłość, o związek tutaj z żoną, graną przez Michalinę Olszańską Helenę, a także o wewnętrzne demony, które potencjalnie mogły albo w ogóle o to co w życiu takiego człowieka się działo w latach 60. -tych. Wódka. Wódka się działa, moi drodzy i nie tylko. W dużym skrócie, Kulej był na festiwalu w Gdyni, nie obejrzałem go tam z różnych przyczyn. No dobra, byłem po prostu bardzo niewyspany, zmęczony i poszedłem na piwo. To już mówiłem no, w moim filmiku <laughs> opowiadającym o festiwalu. Czasem tak bywa. Kino tamtego dnia przegrało z piwem kraftowym. Nie no Dobrze, że wtedy nie poszedłem, 2,5 godziny filmu był wieczór, jak byłem wymęczony po prostu. I dzisiaj ze świeżym umysłem, jak zwykły widz, jak zawsze, w piąteczek rano w kinie byłem gotowy na 12 rund. No bo tak, 2,5 godziny to jednak, prawie to jednak długo i muszę powiedzieć, że film mi się podobał. Jestem zaskoczony, ponieważ na festiwalu i po festiwalu słyszałem mieszane opinie. Słyszałem, że film jest bardzo dobry i słyszałem, że film nie wyszedł, że jest średni. Moim zdaniem jest dobry, moim zdaniem mi się podobało. Ale to muszę powiedzieć, że będzie bardzo indywidualna kwestia. No nie tylko tak jak zawsze, ale jest to też film miliona pomysłów, tak jak mówię, w te pół godziny jest tutaj przez pana Żuławskiego wpakowanych mnóstwo pomysłów. I mnóstwo w ogóle, jakby to powiedzieć, sekwencji. Ten film momentami oglądałoby się jak zlepek takich etiud studenckich, studenckich, ale zrobionych super profesjonalnie. Ku mojemu zaskoczeniu w tym filmie nawet jest kilka scen tanecznych. Tutaj dosłownie kulej w latach 60 z żoną jeden bal rozpoczyna taniec. Jeśli to chyba było tango, nie? E, generalnie, <grystanie> jak ten film mógłby być prędzej muzykalem niż Joker, moi drodzy. Nie żebym chciał, ale bez wątpienia było bliżej, nie? Jeszcze tylko brakowało, żeby zaczęli śpiewać. I te milion pomysłów, te wszystkie rzeczy wrzucone w ten film, właśnie te sekwencje, ta ilość wątków, za jakie on łapie, e, może być męcząca, może być gubiąca, może też łamać troszeczkę zawieszenie niewiary, bo właśnie są takie momenty w tym filmie, gdzie niby tak... Realistycznie. Komunistyczne polskie państwo, prawda, tam patrzy i mówi, ale pamiętaj, że ty masz tutaj, prawda tam pamiętaj, że nie uciec przypadkiem z kraju, pamiętaj, że robisz dla nas, zakładaj Mundur, bo on był oficjalnie był milicjantem, bo e, to był przecież państwowy wojskowy klub sportowy, tak, on był z gwardii. I no wiecie, wtedy polityka i sport oczywiście były nierozłączne, tak? Bloków wschodnim szczególnie. I niby jest tak trochę realistycznie i, i niby są takie elementy właśnie prawdziwe, historyczne. S sama historia jest oczywiście na faktach, ale z drugiej strony nasz bohater zaczyna od tanga. Ja się tak zastanawiam, czy Kulej, 26-letni bokser z jakiegoś zadupia tam w jakiegoś małego mieszkanka w Częstochowie, czy on kurwa znał tango? <laughs> Wiecie, są takie rzeczy, gdzie sobie myślę, okej, okay, film w takich chwilach naprawdę wychodzi ponad realizm. I oczywiście, jak to kupicie to będzie się bawić dobrze, bo ten film ma energię, yy, gdzie tu porównania będą się sypały do jakichś tam Rocky, Raging Bullów, ale ten film ma energię... Najmro, najmro, ostatniego polskiego filmu tam, który uważam całkiem dobry sprzed paru lat, gdzie jest jakiś taki flow, cią że ciągle coś się dzieje, ciągle jest energia, a to się biją, a to się tańczą, a to się kłócą, a to imprezują, ale to jest takie cały czas energiczne. Jest bardzo dużo mini montaży, jest mnóstwo needle dropów, mnóstwo muzyki, która nagle wchodzi i nie wszystko mi się tu przygryza dobrze. Ten film jest trochę taki naczkany, i moim zdaniem pęka w szwach, ale i tutaj duży sukces żławskiego. I pierwsza raz od dawna, jak oglądałem taki biopik o kimś takim, sobie pomyślałem, jak to fajnie wymyślił. Jest on złączony, moim zdaniem, zajebistą klamrą. Jest on złączony klamrą dwóch igrzysk olimpijskich. To znaczy, nie pamiętam teraz, czy to było tam 64 i 68, ale zaczynamy w Tokio i kończymy w Meksyku. I tak naprawdę cały film, e, poza pierwszym i trzecim aktem, dzieje się pomiędzy, przez te cztery lata. I pomimo, że dzieje się tylko na przestrzeni 4 lat. Tylko, wiecie, jak na biopic, to wciąż daje to jakby pełny obraz życia tego człowieka, tego okresu, wszystkiego, co go potencjalnie gnębiło, i często przy tego typu filmach, właśnie, czu czuć. Ja, ja mam ten problem z tymi biopikami w ogóle, szczególnie z muzycznymi, nie? Gdzie macie dwie godziny albo trochę więcej na ekranie jako ten scenarzysta, żeby pokazać na przykład całe życie, nie wiem, Freddiego Mercurego czy jakiegoś Michaela Jacksona czy innego Elvisa, nie? I to jest tak, co pokażecie, bo dosłownie jeśli wyjmiecie z czegoś życia i chcecie pokazać właśnie, że o jak szedł do szkoły, to, to to była jego nauczycielka, a i prawda, jego mama tam pracowała gdzieś tam. A chcecie skończyć na tym, jako już ten taki stary dziadek, tam, prawda, nie wiem, no, jakąś ostatnią walkę toczy jako 400 parę latek. Nie że stary dziadek, 45 latek, ale z perspektywy e, sportowej, no nie wiecie, że już tam. Po 25 latach kariery, tak naprawdę macie bardzo mało czasu, żeby pokazać całe życie, i to, jak dobierzecie te sceny, bardzo często wychodzi szablonowo i sztucznie, nie? że e, nie ma takiego flow. A jednak, jak tutaj się skupiliśmy na tych czterech latach, gdzie wyraźnie zarysowujemy początek jego drogi w Tokio i on przechodzi jakąś drogę, jak jesteśmy już w Meksyku na koniec filmu, ja rzeczywiście czuję, że poznałem tego bohatera, poznałem problemy jego współczesności takiej, wiecie, socjopolityczno polityczno społecznej jego Indywidualne problemy między znajomymi, z żoną i swoimi właśnie demonami, wódką. Nie no, nie tylko wódką, ale umówmy się, wszystkie to jest takie kurwa smutno zabawne. Wszystkie polskie filmy dotyczące PRL-u. To nie tylko, że woda się leje na lewo i prawo, ale zobaczcie, jak, jak ten kurwa prosty trunek. Niszczył życia ludziom i niszczy nadal, to, to jest prawda. Alko, alkoholizm to nie jest nic kurwa śmiesznego no nie? Ale ten, chodzi mi o taki szczególny alkoholizm. Czyli to po prostu walenie, łojenie wody. łojenie wody w prl To był taki klasycznie po prostu coś, co wszyscy znamy, tak? Nawet tacy sportowcy gdzie wydawałoby się, tak jak dzisiaj o tym pomyślimy, wyobraźcie sobie, żeby jakiś Cristiano Ronaldo czy tam Lewandowski, że miał problem, że wali w wódę wieczorami, nie? <grystanie> że trenerzy go ściągają, w zasadzie mówią opanuj się człowieku, bo jesteś 15 raz na kacu, nie? Dobra, mamy naszego kochanego Peszkina, ja wiem. <grystanie> Peszko, król lewego skrzydła albo któregoś, nie pamiętam. Okej, okay. ale jednak w zawodowym sporcie no raczej się nie spodziewamy tego, że wiecie, że, że, to, że to będzie problem, do no nie? Prędzej narkotyki może, nie wiem w sumie, nie? Ale, ale generalnie rzecz biorąc tam to było powiedzmy, że popularniejsze i to jest całkiem, to jest, to jest takie smutne. To jest takie, to, to mnie bawi, że te filmy zawsze y, próbują być. Znaczy, zawsze próbują być. Takie filmy jak ten chcą mieć właśnie tą energię, to życie, to, że tam i jakaś miłość i tutaj, i pasja do sportu, wzloty i upadki. I ta woda jest jak ten, taki po prostu. Aż się ciężko wpasowuje w komediowy ton, no nie? Bo woda nie jest śmieszna po prostu, jeśli ktoś ma naprawdę z nią problem. Także tutaj się śmieję. To jest, taka, to jest taki konstant, to jest stała po prostu PRL-u. Tak samo jak drugą stałą są tacy ludzie i sytuacje, jak tutaj grany przez Tomasza Kota, pułkownik sikorski, czyli po prostu ten chłop, co stoi nad nim i mu mówi: Dobra, donoś na kolegów, albo tam nie wychylaj się, albo pamiętaj, że dla państwa musisz się pokazać na imprezie i powiedzieć parę rzeczy na głos, jak bardzo wspierasz nasz kochany, prawda, kraj blok wschodni, to są takie dwie stałe. I tak jak film jest trochę chaotyczny, ale ma dużo energii, ma dużo jakości, znowu bokser też uważam, że jest dobrze wyreżyserowany i tutaj ponownie, gdy dobry reżyser bierze się za taki film, gdzie on tak naprawdę nie jest o boksie, w tym sensie, że tutaj wiecie scen bokserskich jest pięć na krzyż, no na cały film to nie jest dużo, jest więcej tańca w Jokerze, w musicalu, niż tutaj boksu, a te sceny dobrze wyglądają. I to ja mi się podoba, że w polskim kinie rzeczywiście mamy naprawdę dobrze nakręcone sceny bokserskie, gdzie nie do końca chodzi o sam boks, ale przynajmniej ten boks dobrze wygląda. Dodatkowo Żuławski w ogóle używa miliona technik, widać, że jest reżyserem z ogromnym zapasem sztuczek, z jakimś rzemieślnikiem, gdzie naprawdę niektóre, niektóre sceny są tak nagrane, że sobie myślałem, wow, on tu kręci na 7 kamer. Na zasadzie jest walka na ringu z pięciu kamer, a jeszcze na publiczność tu, i tak, i tu, i zbliżenie, i z daleka, i z bliska. I tu jego montażysta, muszę powiedzieć, że montażysta tego filmu wyciąga z tego dużo naprawdę, bo widać, że było kręcone jakby że ten film można by przemontować na 100 różnych sposobów biorąc pod uwagę na ile kamer, ile ujęć i tak dalej kręcili i jak jest za dużo takich sztuczek, to też może być chaotycznie. A muszę powiedzieć, że nie było, więc tutaj propsy dla i reżysera, i montażysty. Jest mnóstwo pojedynczych, genialnych elementów, jakich, takich momentów, gdzie właśnie, wiecie, nie wiem, jest ujęcie na publiczność, jakiś snop światła pada i akurat w tym momencie to ładnie wygląda. Biją się w nocy i ta scena w nocy gdzieś tam na ulicy też po prostu dobrze wygląda. Albo jest konfrontacja właśnie z tym aparatczykiem systemu naszego bohatera i, się, i jest, jest kłótnia. Jest, jest scena po prostu takiej, wiecie, awantury na ekranie, gdzie emocje wychodzą, jest burza w tle i błyska się na nich, tak Wiecie, to są takie rzeczy filmowe, gdzie trzeba powiedzieć, że jak na 3000 różnych scen na przestrzeni 2,5 godziny, to uważam, że Żoławski naprawdę tutaj włożył dużo pracy w to. I widać, że miał też takie produkcyjne możliwości, że to jest bardzo przemyślane. Nie? I też jeśli chodzi o lokacje, i zdjęcia, i odwzorowanie. I z dużych plusów aktorzy. Muszę powiedzieć, że Włosok ponownie udowadnia w polskim kinie, że jest naprawdę dobry. I to jest też punkt, właśnie z boksera emity, gdzie yy, Erik Kulm też. Jeden z najlepszych polskich aktorów młodego pokolenia. Oni obaj uważam, że tutaj e, aż szkoda, aż szkoda, że nie zrobili właśnie takiego trochę fame MMA w świecie filmowego, żeby podkręcić marketing tego filmu. Mitia o tym już opowiadał, też rozmawialiśmy osobiście o tym mi mówił, ale widziałem też w wywiadzie, e, <grych> że można było tak zrobić, że dwa filmy obok siebie wychodzą i oni by jakoś tam, nie wiem, zainscenizować, że się biją, czy kłócą, czy coś. Ale oni przede wszystkim... Są obaj zajebistymi aktorami. Jerek tam i tutaj właśnie Włosok uważam, że świetna rola. Świetnie świetnie buduje bohatera, który jest pełen wad. Jest pełen po prostu tych polskich wad lat 60. Ani nie jest najbystrzejszy, ani nie jest. Nie alkoholikiem, <noise> ma problemy ewidentnie i ze sławą, i z tym, ale jest to przekazane w sposób niekarykaturalny, w sposób ludzki, w taki sposób, co jest na duży plus. To jest duży plus, że mimo, że ten bohater ma wady, mimo, że pewne właśnie takie, że jak oglądajmy, silno, przestań walić tą wódę, weź się, uspokój, uprawiaj sport, żonę, nie, i tak dalej, to mimo wszystko go. E lubiłem w takim sensie, że chciałem mu kibicować, że ja nie widzę w nim, żeby on był złym człowiekiem, jest po prostu człowiekiem. I udało się dosyć głębokiego człowieka nakreślić, co jest, uważam, fajne. Pani Olszańska, jako ta żona tutaj, też super wybrzmiewa film, kładzie na niej równie mocny akcent, co na tytułowym Kuleju, nie? W sumie ona też była na nazwisko Kulej, więc równie dobrze powinno być Kuleje. Nie? Tak, tak, tak by było w liczbie mnogiej. Bo naprawdę jest ona super istotna. Nie tylko ich relacja i miłość, ale jej personalna stawka w jego życiu, że... Te dwie strony medalu, to nie tylko chodzi o medale sportowe, ale też właśnie o to życie prywatne i to, jaką ona odgrywała w nim rolę, żeby w ogóle... To, to jest ten klasyczny, takie stare powiedzenie, że przy każdym wielkim, za każdym wielkim mężczyzną stoi kobieta, nie? Która tam dzięki niej, on jest wielki, nie? I to ewidentnie ten film próbował nakreślić. Świetna rola, świetne momenty, takie naprawdę aktorsko bardzo dobre. Bardzo dobra obsada drugoplanowa. Tomasz Kot, co prawda nie ma wiele do zagrania, ale to Tomasz Kot, więc go lubię. <laughs> ale pan Hyra jako trener, też super aktor, ten to ma jeszcze mniej do zagrania, to jedyne co mógłbym powiedzieć, że Hyry chciałoby się więcej, no ale wiecie, no co miał tutaj robić, no, Ech, po prostu był trenerem w iluś tam scenach, no nie, ale bardzo dobra obsada, generalnie wiecie, taki film produkcyjnie widać, że, e, że był hajs, był hajs na dobrych aktorów, na walory produkcyjne i tak dalej, także, no, podobało mi się, muszę powiedzieć, aczkolwiek jest trochę chaotyczny, jest trochę taki wychodzący poza, taki miksujący właśnie realizm i epokę i tu i komunizm i ten, no ale z drugiej strony troszeczkę humoru, trochę żartów, trochę jakiś takich scen, że człowiek sobie myśli, na pewno to tak nie wyglądało, albo na pewno tam, no wiecie, to było podkręcone, to było bardzo filmowe, ale z drugiej strony czasem prawda ekranu jest jakby, żeby przekazać pewne emocje, żeby zainteresować widza, żeby... Żeby stworzyć coś, co po prostu przykuje naszą uwagę i coś nam da, y, może wyjść ponad realizm, może być czysto wizją reżysera czy scenarzysty, no nie? Także to jest odważne, trochę chaotyczne, nie do końca dopięte moim zdaniem, może trochę za długie. Ale bez wątpienia w tym, ten film przez 2,5 godziny utrzymał moją uwagę I oglądało mi się dobrze I bardzo podobała mi się i główna rola I bardzo mi się podobało to domknięcie Muszę powiedzieć, że ten Dam do tego nie mówiłem o biopikach właśnie że, że czułem taki naturalny flow historii Od tego do tego eventu i razem z tym bohaterem zostaliśmy przemieleni przez te 4 lata życia. Te cztery lata to jest okres na tyle długi, że mogło się sporo rzeczy wydarzyć, ale na tyle krótki, że nie czułem takiego wiecie, że jesteśmy na przestrzeni 20 lat i, i czemu teraz skoczyliśmy o 7, a nie o 4. No, także fajny pomysł. <laughs> także Kulej, dwie strony medalu, dostanie ode mnie świetneczko. Uważam, że to dobry film. Polecam sprawdzić, jeśli macie ochotę. Polecam sprawdzić oba filmy. Naprawdę, to są dwa filmy, które warto obejrzeć, jeśli chodzi o te polskie produkcje, o boksie, gdzie tak naprawdę nie do końca chodzi o boks z dwiema głównymi dobrymi rolami. E, także tak. Mam nadzieję, że Mitia się nie obrazi, jeśli ogląda. Pozdrawiam, <grywa> że dałem bokserowi punkcik wyżej. Znaczy, przepraszam, Kulejowi punkcik wyżej, ale tak jak mówię, oba filmy uważam za udane produkcje, Więcej no. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.